za górami, za lasami żyła sobie piękna królowa. Każdy jej dzień wyglądał tak samo. Codziennie wstawała o godzinie 7:30. Następnie szła wykonać poranną toaletę. O godzinie 10:00 przychodził czas na śniadanie. Warto wspomnieć, że królowa była macochą małej dziewczyny, za którą nie przepadała. Codziennie po śniadaniu przywoływała ją do siebie i kazała odgarniać spod zamku śnieg. Stąd dziewczynkę nazwała Śnieżką. Gdy przyszła jesień, dziewczynka całymi dniami grabiła liście. Wiosnę zaś siała trawę. Tylko w lato miała wolne. I to właśnie od tego przyjęło się, że w lato są wakacje. Zaś na koniec dnia piękna królowa podchodziła do swojego lusterka i pytała: lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, czy jestem najpiękniejszą kobietą na świecie? Nie. Co? Nie no, żartowałem, oczywiście, że jesteś. O, me. Ty to mnie zawsze potrafiłeś rozbawić. Jak widzimy, lustro było strasznym jajcarzem. A i królowa lubiła te codzienne żarty swojego lustra. Po niej zawsze wesoła i radosna kładła się spać. I tak mijały dni i lata. Królowa żyła z przeświadczeniem, że jest najpiękniejszą kobietą na świecie. Pewnego razu jej spokój i harmonia zostały zachwiane. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszą kobietą na świecie? Ty, królowo, jesteś piękna niczym kwiat róży, niczym błękit nieba. Jednak jest piękniejsza kobieta od ciebie. Wiesz co, lustro, jakoś dzisiaj, powiedzmy, nie mam ochoty na twoje żarty, więc lepiej powiedz mi tutaj prawdę od razu. Niestety, tym razem to nie żart, to prawda. Jest nią twoja córka, Śnieżka. Co? Śnieżka? Śnieżka jest najpiękniejsza? Jak to możliwe? Przecież nigdy nie był na mnie piękniejszy. No co się dziwisz, królowo? W końcu masz te swoje 82 lata. Co? Głupi jesteś! Nie lubię! Powiedz, że jestem brzydka, że ci się w ogóle nie podobam. Proszę, powiedz mi to prosto w twarz, co ci się we mnie nie podoba. No powiedz, co? No, właściwie to trzy rzeczy. Co? Jak nie? Pod grudek. Masz rację. Muszę się wziąć jakąś garść. Nie mogę tak tego zostawić. Trzeba coś z tym zrobić. Służba! Zawołać mi tu myśliwego! O, tu jesteś. Co mam, łaskawa pani? Mam dla ciebie zlecenie. Musisz zabić Śnieżkę. Ale jak to zabić Śnieżkę? Przecież to jest twoja córka, królowo. Jak to zabić Śnieżkę? Normalnie, masz ją, nie wiem, no,
coś wymyśl. A poza tym, to nie jest żadna moja córka, bo ja nie jestem jej matką, tylko macochą. Nie wiem, czy zauważyłaś. No, a poza tym, co to za dyskusję? Masz ją zabić i koniec, inaczej ciebie każę zlikwidować i tak się skończy. Tak jest, królowo. No, to tylko sobie jakiś plan obmyśl, nie wiem, ja tam pójdę sobie pospać. Pomimo oporów, myśliwy musiał zabić Śnieżkę. Nie miał wyjścia. Ale jak ja mam to zrobić? Czym ta dziewczynka zaginęła? Przecież nie mogę jej tak po prostu zabić. Mogę coś wymyślić. Myśliwy poszedł przygotować swój plan. Następnego dnia. Śnieżko! Śnieżko! Śnieżko, chodź tutaj. Pan myśliwy nie będzie na ciebie czekał. Babusi, nie wiesz, jak się cieszę. Ja zawsze chciałam iść do lasu, na jagody. Tak, rzeczywiście, Śnieżko, to będzie twoja niezapomniana przygoda. Rzekłabym nawet, lepsza ci się w życiu nie przytrafi. Ale nie powiedziałam. O, już jest pan. Witam, królowo. Witaj. Śnieżko, jesteś gotowa na dzisiejszą ucieczkę? Oczywiście. No to idzie. Bawcie się dobrze. Teraz znowu będę najpiękniejszą kobietą świata. Pomimo haniebnego czynu królowej, w jej sercu ponownie zapanowała radość. Witam Państwa bardzo serdecznie. Poznaliśmy już pierwszą część przygód królowej i królewny Śnieżki. Czas więc na nasz konkurs SMS-owy! Możecie Państwo wygrać atrakcyjną nagrodę. Konkurs potrwa. Do końca przedstawienia należy wysłać SMS-y o treści królowa lub królewna. Pytanie brzmi, kto jest piękniejszy? Na ekranie widzimy numer, należy wysyłać SMS-y już teraz. Czekamy na Państwa głosy. Nagroda jest niezwykle atrakcyjna, więc chwytajcie już telefony, piszcie SMS-y. W treści wpisujemy królowa, jeżeli myślicie, że to ona jest po prostu najpiękniejsza na świecie, lub królewna. Jeżeli to królewna Śnieżka przypada Wam do gustu, zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękuję. Tymczasem myśliwy, który postanowił uratować Śnieżkę, znalazł się w dość trudnej sytuacji, ponieważ narażając życie swoje i całej swojej rodziny, wyprowadził Śnieżkę daleko w las, żeby nikt jej nie znalazł. Śnieżko, muszę ci też powiedzieć. Nie przyszliśmy tutaj zbierać jagody. Jak to? W takim razie, po co? Ja to muszę opowiedzieć. Niech pan mówi. Dobrze, ale to nie będzie miłe. Twoja macocha kazała mi ciebie